Witam Was serdecznie, moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kilar, a przed Wami kolejny odcinek mojego wideobloga. Dzisiaj spotykam się z Emilem, który mieszka w Japonii od kilku lat, prowadzi kanał o Japonii, ale także drugi kanał ma o Korei Północnej. Miałem go przyjemność poznać rok temu, był wtedy w Polsce. Ci, którzy mnie oglądają od tego czasu, znają ten odcinek. Emil przywiózł ze sobą dzisiaj gimbala, który jest, jakby konkuruje z moim. Spróbujemy zrobić pewne porównanie. Przyjechał. W końcu udało ci się przylecieć. Cześć. Jesteśmy na Foksalu. Emil posilił się polskimi pierogami i otrzymałem od niego prezent, uwaga, z Korei Północnej. Biała czekolada. Jest to dość wyjątkowy prezent. Pewnie mało kto jadł czekoladę z Korei Północnej. I... Witajcie na jedynie słusznym kanale o filmowaniu. Emil, we własnej osobie. Bardzo dziękuję, nie wiem czy ją otworzy, bo mi szkoda. I nie, uwaga, no zjedz, bo się zepsuje. Zapłacił mi za szkolenie tak, z gimbala prawdziwymi pieniędzmi koreańskimi z północnej Korei, proszę Państwa. Dzięki. Tylko nie szalej się, nie wiem gdzie to wymienię w Polsce. W ambasadzie koreańskiej. Tak? Emil, jak minął lot? Tajfun mi odwołał lot. W ogóle w Japonii, słuchajcie, teraz same kataklizmy są. Trzęsienia ziemi, tajfuny, upały apokaliptyczne. Generalnie nie jest zbyt fajnie. Na szczęście się ewakuowałem bezpiecznie do kraju, gdzie nic się nie dzieje. Zazwyczaj, przynajmniej tutaj w Warszawie. Więc jeszcze można się uspokoić. Chcesz się przejechać na desce? Chylasz się po prostu tak, żeby on cię zbalansował. Dobrze, dobrze, trzymaj. Masz to. A w ogóle jedziesz na desce? Nie. Dobrze, jedziesz. Super. Tak, jak się... Kolejna próba. Ja się na tym zabiję chyba, więc zostawiam to specjalistom. Dwa bardzo podobne do siebie gimbale. Podobnej cenie. Wymarzyłem sobie takie ujęcie, że Emil stoi na końcu ulicy i podjeżdżam na One Wheelu bardzo blisko. Zobaczymy, jak spiszą się te dwa gimbale. To jest z tej samej branży generalnie jesteśmy. Aha. Który lepszy? Właśnie nie wiem. No właśnie będziemy sprawdzać. Jesteście na początku. Tak, jesteście na początku. Nie przerywam w takim razie. Powodzenia życzę. Dzięki. W takim razie zaczynamy dzisiejszy test. Adrian ma większe doświadczenie, jeśli chodzi o gimbale. Ja praktycznie zerowe. Mam Geon Crane Plus. Kupiony za 1500 zł w Chinach. I tutaj co mamy? Mamy tutaj Feiyutecha A2000 w podobnej cenie kupiony w Polsce. Więc teraz zbalansujemy najpierw nasze gimbale i zrobimy sobie krótki challenge. Nagramy jakieś birole i zobaczymy, jak się nasze gimbale spisały. Natomiast chciałbym się także w ogóle zapytać Adriana, po co komu gimbal? I czy warto to kupować, jeśli jest się twórcą YouTube'owym? Czy to się przydaje do vlogowania? Gimbal daje płynne ujęcia. Jak najbardziej dla twórców YouTube'owych to jest bardzo przydatna rzecz. Najlepiej, żeby był mały, mobilny i udźwignął jak najwięcej. Wiadomo, to jest rzecz, która może jest mniej praktyczna niż zwykły tripod typu Gorilla Pod, jaki używamy. Ale do takich ujęć filmowych, do biroli, jak to się teraz mówi, to jest rzecz no, przydatna bardzo. Mi się wydaje, że fajne można ujęcia robić, jak ktoś idzie, czyli za kimś, z boku, prawda? Mhm. I właśnie chyba dlatego bym chciał używać tego gimbala od czasu do czasu w moich vlogach. I co myślicie? Który daje smuklejsze ujęcie? Kran czy Feiyutech? To już zostawiam Wasze opinie. Idziemy teraz zrobić B-roll challenge. Będziemy go robić na właśnie gimbalach. Ja na swoim, Emil na swoim. Mamy 15 minut na zrobienie ujęć i za chwilkę zobaczycie, co z tego wynikło. Będziecie mogli porównać. Drugi B-roll będzie oczywiście na kanale Emila, na który serdecznie Was zapraszam. Jesteśmy tutaj pod pomnikiem Kopernika. Mamy 15 minut, jest 7 po. Włączamy minutnik. 15 minut, start. Bach. Spotykamy się tutaj Lecimy. Za 15 minut. Jesteśmy po nagraniach.
Nie było tak łatwo, jak mogłoby się wydawać, mimo to, że ja miałem przewagę, bo miałem deskę, ale wyłączał mi się gimbal, bo zapomniałem naładować baterię. Emil latał jak szalony. Cały jestem spocony, jestem mokry po prostu. Trochę mu czasami przeszkadzałem, ale nie ustaliliśmy żadnych reguł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że B-roll wam się podobał. Idziemy teraz spotkać się ze znajomymi. Jeszcze Emi tutaj podbija do Azjatów, dopytać się, co to za program tutaj kręcą. Masz mówił po japońsku? Sangan, a Sangan, ok. Ty już A wo si Polanem. Polanem. Jesteś wody dasze. Bye bye. Zdziwili się chyba, że mówisz w ich języku, nie? I taki południowy akcent, ten dialekt, więc myślałem, że może Tajwan czy coś, ale myślę, że jakiś region na południu. I co kręcą? Jakiś program o Polsce. O,